programie. Najemcy lokali komunalnych znów mogą wykupić swoje mieszkania. Wznowienie sprzedaży lokali mieszkalnych to wyjście naprzeciw oczekiwaniom dużej grupy najemców lokali komunalnych, a także ciekawa propozycja nabycia własnego M, szczególnie dla ich wieloletnich najemców. Spółka ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców wystąpiła o umożliwienie takiej sprzedaży mieszkań również w 2022 roku. Rada Miasta na sesji w grudniu 2021 roku wyraziła zgodę na kontynuację tej sprzedaży mieszkań. Przy oczyszczalni ścieków w Rąbczynie powstanie elektrownia fotowoltaiczna. Wodkan, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji SA, cały czas modernizuje swoje obiekty, inwestując w odnawialne źródła energii. Dzięki wytwarzaniu energii we własnym źródle spółka znacząco ograniczy wpływ rosnących cen kupowanej energii na swoje usługi. Efekty, jakie chcemy osiągnąć po uruchomieniu tej inwestycji, to oszczędność na dzień dzisiejszy w zakupie energii elektrycznej na poziomie 380 tysięcy rocznie, co pozwoli nam obniżyć koszty, powodować niezwiększanie cen związanych z oczyszczaniem ścieków czy odbiorem ścieków od mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Od 1 marca zmieniają się ceny biletów jednorazowych i okresowych w komunikacji miejskiej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji SA w Ostrowie Wielkopolskim. Wzrost cen za przejazdy spowodowana jest wzrostem wynagrodzeń, cen paliw oraz energii elektrycznej. Spółka wprowadza dwa nowe rodzaje biletów. Bilet okresowy 90-dniowy oraz bilet okresowy łączony, czyli bilet strefowy z biletem miejskim. Spółka Targowiska Miejskie SA duży nacisk kładzie na poprawę efektywności energetycznej. Planowana wymiana oświetlenia jest szansą na znaczne uzyskanie efektu ekologicznego oraz oszczędnościowego. W dobie, kiedy ceny energii drastycznie wzrosły i będą wzrastać, kiedy poszukiwane są źródła energii odnawialnej, tak zwanej zielonej, gdzie dotychczasowe działania jakby degradowały środowisko i powodowały duże emisje CO2 do atmosfery. Takie działania poprzez zmniejszanie zużycia energii również mają wpływ na naszą poprawę czystego powietrza i ekologię. Najemcy lokali komunalnych znów mają możliwość wykupienia swoich mieszkań. Wznowienie sprzedaży lokali mieszkalnych to wyjście naprzeciw oczekiwaniom dużej grupy najemców lokali komunalnych, a także ciekawa propozycja nabycia własnego M, szczególnie dla ich wieloletnich najemców. Do spółki już wpływają zapytania mieszkańców związane z wykupem lokali. Spółka sprzedaje mieszkania zgodnie z zasadami wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Program ten obowiązuje od 2018 do końca 2022 roku. Jednak w programie tym na 2022 rok nie przewidywano pierwotnie sprzedaży mieszkań. Dopiero spółka ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców wystąpiła o umożliwienie takiej sprzedaży mieszkań również w 2022 roku. Sprzedaż mieszkania następuje na pisemny wniosek najemcy lub osoby bliskiej, wspólnie zamieszkującej i wskazanej przez najemcę. Dzięki temu po spełnieniu określonych warunków otwiera się możliwość nabywania lokali przez dzieci lub wnuki najemcy. Stosowane są specjalne bonifikaty. 1% za każdy rok najmu lokalu u dotychczasowego właściciela lub jego poprzednika prawnego. 10% w przypadku sprzedaży lokalu na rzecz najemcy będącego kombatantem oraz 20% w przypadku jednorazowej zapłaty. Spółka przyjmuje wnioski teraz od początku roku do końca 2022 roku. Z tym, że tutaj ważna informacja, że wnioskujący nie mogą posiadać zadłużenia w stosunku do spółki. Także tutaj mieszkanie nie może być zadłużone. Maksymalna wysokość zastosowanych zniżek nie może przekroczyć 75% ceny mieszkania. Wodkan SA cały czas modernizuje swoje obiekty, inwestując w odnawialne źródła energii.
W 2019 roku instalację fotowoltaiczną uruchomiono na przepompowni ścieków przy ulicy Gdańskiej. Dzięki temu obiekt ten jest praktycznie samowystarczalny energetycznie. Podobne rozwiązanie ma pojawić się przy oczyszczalni ścieków w Rąbczynie. Zaprojektowana farma fotowoltaiczna uzupełni działającą już kogenerację, która wytwarza prąd i ciepło z biogazu. Farma zasili oczyszczalnię w 550 MW mocy rocznie, co wystarczyłoby dla 230 budynków mieszkalnych. Jest to zadanie, które jest kontynuacją działań związane z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na oczyszczalni. W tamtym roku kontynuowaliśmy budowę suszarni na osady ściekowe. Jesteśmy w trakcie rozruchu. Te działania spowodowały wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną na oczyszczalni na poziomie około 0,5 MW. Na dzień dzisiejszy oczyszczalnia jest samo prawie że wystarczalna, bo produkujemy około 90% energii elektrycznej na ten cel suszenia i odwadniania z kogeneracji. Niemniej oddanie do użytkowania nowego urządzenia spowoduje zużycie energii elektrycznej. Chcemy wzrost tej energii skompensować farmą fotowoltaiczną, którą chcemy budować na terenie oczyszczalni. Spółka uzyskała już warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, wykonała dokumentację budowlano-wykonawczą elektrowni, a także uzyskała pozwolenie na budowę. Na te inwestycje Wodkan planuje pozyskać częściowo umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Tu mamy umorzenie tej pożyczki na poziomie 30%. Wartość inwestycji to jest poziom około 3 550 000 zł. W tym momencie kwota umorzenia tej pożyczki to jest poziom około 800 000 zł. Elektrownia fotowoltaiczna ma być gotowa w ciągu kilku miesięcy. Od 1 marca 2022 roku zmieniają się ceny biletów jednorazowych i okresowych w komunikacji miejskiej. Ostatnia zmiana cen biletów miejskich miała miejsce w 2013 roku. Wzrost cen za przejazd wynika ze wzrostu wynagrodzeń, cen paliw oraz energii elektrycznej. MZK wprowadza dwa nowe rodzaje biletów. Bilet okresowy 90-dniowy oraz bilet okresowy łączony. Będzie dla pasażera tańszy niż gdyby musiał kupić oddzielnie dwa bilety okresowe. Spółka Targowiska Miejskie S.A. duży nacisk kładzie na poprawę efektywności energetycznej. Planowana wymiana oświetlenia jest szansą na znaczne uzyskanie efektu ekologicznego oraz oszczędnościowego. W dobie, kiedy ceny energii drastycznie wzrosły i będą wzrastać, kiedy poszukiwane są źródła energii odnawialnej, tak zwanej zielonej, gdzie dotychczasowe działania jakby degradowały środowisko i powodowały duże emisje CO2 do atmosfery. Takie działania poprzez zmniejszanie zużycia energii również mają wpływ na naszą poprawę czystego powietrza i ekologię. Działania, które podejmuje spółka, również przyniosą efekty zmniejszenia kosztów i tak zwany efekt finansowy. Spółka złożyła właśnie wniosek o preferencyjną, częściowo umarzalną pożyczkę w związku z ogłoszonym naborem wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza. Zadania obejmą modernizację i wymianę obecnego oświetlenia zewnętrznego z tzw. lamp sodowych na energooszczędne, dające trzykrotnie niższe zużycie energii elektrycznej na terenie targowisk przy ulicy Głogowskiej i Witosa, a także modernizację i wymianę obecnego oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach biurowych i toaletach publicznych na terenie targowisk przy ulicy Głogowskiej i Witosa.